Cześć, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na live Inspiracja, Edukacja. Dalej w temacie nauki, dalej w temacie psychologii. Poruszamy się dzisiaj. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. Jeśli jesteś ze mną na żywo, dawaj znać, witaj się, pamiętaj też o lajkach, o serduszkach. Podobnie jeśli oglądasz powtórkę, to też daj znać, że byłeś, że widziałeś. A ja witam wszystkich Facebookowiczów, Instagramowiczów i YouTubeowiczów, na który musimy wrzucić przerobiony materiał, a mianowicie właśnie to, o czym tutaj mówimy. Dzisiejszy temat to, no właśnie, jak wzmocnić sukces i jak długo koń może się koncentrować, czyli w jaki sposób układać pracę tak, żeby tą koncentrację utrzymać, bo jest ona niezbędna do nauki po prostu, tak? Wysoki poziom koncentracji jest niezbędny do nauki. Na wstępie powiem Wam, że jesteśmy już w komplecie w nowym domu, konie pasą się na łące, pierwsza nocka za nami, koty też już dojechały, jeszcze nie wypuściłam ich dzisiaj, bo jest mnóstwo kartonów i obawiam się, że hałasowałyby nam tutaj niesamowicie, natomiast na pewno będą się tutaj nam w kadrze pojawiały już niebawem. Dzisiaj ostatni live przed weekendem, więc może zanim jeszcze przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, powiem Wam słowem wstępu, jak ważny jest spokój przy załadunku i bardzo chciałabym też podziękować Horsey Friend za bardzo profesjonalny transport, który no właśnie dostarczył nam konie tutaj ze starego domu do nowego domu jak najmniej bezstresowo. Kontesa niestety transportu nie lubi, być może kiedyś się to zmieni, natomiast Lisek całkowicie bezproblemowo wszedł do koniowozu i wszystko super się zgrało, wszystko super się udało. Witam Ciebie Mariusz, cześć. Fajnie, że jesteś na żywo. I no właśnie, także pamiętajcie, że spokój generalnie w pracy z koniem jest bardzo ważny. I trochę inaczej podchodzi się do koni obcych, trochę inaczej podchodzi się do koni swoich. Ja tego wczoraj doświadczyłam, to jednak jest trochę bardziej stresujące, bo to jednak takie moje drugie dziecko i trzecie dziecko, więc trochę leciutki stresik był, czy na pewno wszystko będzie w porządku, czy na pewno, no właśnie, transport przebiegnie bezproblemowo, ale na szczęście wszystko się udało i jesteśmy już tutaj w komplecie. Dobrze, więc przechodzimy teraz do dzisiejszego naszego tematu. W pierwszej kolejności powiemy sobie o długości koncentracji konia. Mówiliśmy wczoraj o tym, jak prawidłowo nagradzać, na co zwrócić uwagę, czego nie robić. Teraz zastanówmy się, przez ile czasu możemy wymagać od konia właśnie koncentracji na pracy. I cześć Monika, cześć, witam Ciebie. A więc skierowanie motywacji konia na pracę wywołuje stan koncentracji i ta koncentracja stanowi warunek powodzenia procesu uczenia się. Dzisiaj inspirujemy się książką Zachowania koni w dalszym ciągu i mamy tutaj właśnie taką rzecz zaznaczoną. Dotyczy to zarówno nas, ludzi, jak i zwierząt i koncentracja nie jest pozbawiona ograniczeń, tak? Bo po jakimś czasie przychodzi zmęczenie. Na pewno tego doświadczyłeś, na pewno wiesz, o czym mówię. Można koncentrować się przez czas jakiś na danej rzeczy, a siłą rzeczy, kiedy przychodzi właśnie zmęczenie, im bardziej zmęczeni jesteśmy, tym mniej nam wychodzi to, co robimy, tak? Bo koncentracja, właśnie poziom koncentracji zdecydowanie maleje. Więc to też jest ważna rzecz. Dobrze, to jak długo koń jest zdolny się koncentrować zależy od jego wieku, od stanu rozwoju, od charakteru, od kondycji umysłowej oraz od stawianego przed nim zadania, a więc od tego, na ile to jest dla niego ciekawe i na ile jest do tego zmotywowany. Z doświadczenia wynika, że młode konie są w stanie koncentrować się nieprzerwanie nie dłużej niż 10 minut, a dorosłe najwyżej 20. I indywidualne wahania, szczególnie w dół, są możliwe i należy to koniecznie uwzględnić w treningu. Nawet słuchajcie, nawet nie tyle w treningu, co właśnie w trakcie masażu jest to do zaobserwowania, bo u młodych koni należy robić co jakiś czas chwilę przerwy właśnie w masażu, natomiast u koni starszych też bywają momenty, że po prostu ten poziom koncentracji na zabiegu spada i zaczynają na chwilę zajmować się czym innym i najczęściej po prostu ta chwila przerwy pomaga w tym, żeby skoncentrował się od nowa na rozluźnieniu.
Niepożądane zachowanie przejawiane przez konia, który ma ze sobą, tutaj mamy taki przykład, tak, wymieniony, który ma ze sobą godziny pracy ujeżdżeniowej i pełnej koncentracji na pomocach jeźdźca, a teraz wymaga się jeszcze od niego nauki nowego elementu, jest więc całkowicie naturalne. Tak? Taki błąd, złe zachowanie, brak koncentracji właśnie. Nie oznacza to jednak, tak, że nie możemy jeździć dłużej niż 20 minut, absolutnie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, na fakt, że sekwencje ćwiczeń wymagających dużego skupienia nie mogą trwać zbyt długo i muszą być przeplatane chwilami odpoczynku, koniecznie muszą być przeplatane chwilami odpoczynku, rozluźnienia, bo inaczej możliwości konia zostaną przekroczone, tak? Po prostu przemęczymy go, przebodźcujemy. Okej. I tutaj mamy jeszcze taki przykład podany, że jak dowiodły badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, wymagające elementy wystarczy ćwiczyć raz w tygodniu, bo ten sposób jest skuteczniejszy niż codzienne powtórzenia, a więc zobaczcie, nawet raz w tygodniu trudne elementy wystarczy przerobić, przećwiczyć, żeby przyniosły one pożądany rezultat. Cześć Becia, cześć, witam Ciebie. No właśnie, więc nie trzeba tego wałkować dzień w dzień i zamulać po prostu konia powtarzaniem tych samych czynności. Trening musi być zróżnicowany, urozmaicony, ciekawy, uwzględniający właśnie te fazy odpoczynku, zarówno ze względu na odpoczynek psychiczny, a więc na ten powrót koncentracji, ale tak samo też na wysiłek fizyczny, bo tak jak powiedzieliśmy sobie na jednym z live'ów, inspiracja praktyczna, u koni ćwiczenia powinny odbywać się w takim systemie aerobowym, tak to się chyba nazywa, tak? Czyli krótkie nawroty intensywnych ćwiczeń przyplatane elementami odpoczynku. Więc tutaj zarówno dla psychiki, jak i dla kondycji konia jest to ważne. I teraz przechodzimy do drugiej części. Powiedzieliśmy sobie o koncentracji, więc należy, no właśnie, uwzględnić to, że koń też potrzebuje odpoczynku od pełnego skupienia i musimy mu ten odpoczynek zapewnić dla, no właśnie, postępów treningowych. Natomiast powodzenie nauki zależy od kilku czynników, które też mamy tutaj ładnie wypunktowane w ramce. Po pierwsze, ćwiczenia muszą być dostosowane do zdolności uczenia się konia, jego rozwoju oraz poziomu wytrenowania. Nie możemy wymagać od konia więcej, niż jest nam w stanie dać i niż jest na to przygotowany. Pochwała i kara są dobrze skoordynowane czasowo z akcją, do której się odnoszą. To nie może nastąpić nawet po minucie, tak, po 5 minutach, po 10, czy nie możemy być na konia obrażeni przez cały dzień, bo coś mu nie wyszło albo coś nam zbroił, bo on po prostu już tego nie skojarzy, tak, z tym, co zrobił. Więc zarówno nagroda musi być dokładnie w punkt, okay, w punkt ten, za który chcemy nagrodzić, jak i kara też musi być dokładnie w punkt, za który chcemy konia ukarać, jeżeli jest taka niezbędna potrzeba. Więc to jest bardzo ważne. Dalej, motywacja konia jest wzmacniana za pomocą nagród i zróżnicowanego planu ćwiczeń. A więc po pierwsze musi być ciekawie, żeby koń był zainteresowany tym, co robi, żeby poziom motywacji nie spadał. I pamiętamy też, że ciekawość wyklucza strach. Natomiast, no właśnie, nagroda również będzie wzmacniała, nagroda, pochwała będzie wzmacniała poziom motywacji, dlatego że tylko pochwała tak naprawdę tą motywację wzmacnia do powtórzenia jakiegoś dokonania i tylko pochwała sprawi, że koń zrozumie, czego od niego oczekujemy. No niestety na co dzień w środowisku tutaj jeździeckim nie zawsze się to stosuje i oczekuje się od koni wysokich wymagań bez jakiejś tam zachęty, no właśnie, ale w takich okolicznościach koń nie jest w stanie ocenić, jakie akcje są uznawane za człowieka jako te właściwe, okay? Wie tylko, które akcje są niewłaściwe, natomiast nie jest pewny, nie wie tego, czy robi dobrze, czy robi niekoniecznie dobrze. Poczekajcie sekundę, bo wyskoczyło mi tu jakieś okienko na komputerze. Dobra. Okej. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. No i o powodzeniu nauki stanowi też zwykle powtarzalność warunków szkolenia. Tak, żeby to było jasne, tak? Jasne zasady, więc dobrze jest, kiedy jedna osoba szkoli konia, szczególnie młodego, a nie kilka z różnym podejściem. To też jest ważna, istotna rzecz, bo koń po prostu później głupieje, tak? Jeżeli raz dostaje takie sygnały, a raz inne, raz jest tylko nagradzany, a za chwilę człowiek się na niego wkurzy, tak? I kara jest nie wiadomo skąd, za co i trwa cały dzień.
to też nie jest dobrze, więc w fazie ćwiczenia nabytej umiejętności względnie podtrzymywania musimy konsekwentnie podążać do tego, co chcemy osiągnąć i trzymać się jasno określonych zasad, tak żeby koń wiedział, czego się może po nas spodziewać. To jest niezwykle, niezwykle istotna kwestia. Koń musi wiedzieć, czego może się po nas spodziewać. Słuchajcie, moment jeszcze, bo znowu coś mi wyskoczyło, nie widzę Waszych komentarzy, ale mam nadzieję, że dobra, zaraz sobie to ogarniemy jeszcze na koniec. No i ostatni punkt, uwzględniony jest maksymalny możliwy okres koncentracji konia, czyli około 20 minut dla dorosłego, tak? Dla dorosłego konia około 20 minut i po tych 20 minutach koncentracji ćwiczenia właśnie zaawansowanych figur ujeżdżeniowych musi nastąpić moment, w którym koń będzie mógł się rozluźnić, w którym koń będzie mógł się porozciągać, porozglądać i chwilę po prostu odpocząć, 5-10 minut i dopiero wracamy do tych bardziej zaawansowanych ćwiczeń wymagających skupienia. To jest ważne zarówno dla psychiki, jak i dla fizyczności konia. Tak jest skonstruowany jego organizm. O tym trzeba pamiętać. Okej, dzisiejszy live troszeczkę krótszy, ale mieliśmy małe problemy ze sprzętem, to znaczy ja miałam tutaj, czekałam po prostu, aż komputer się odpali. Niestety biuro jeszcze nie jest podłączone, bo tak jak mówiłam, siedzimy jeszcze wszyscy na kartonach, a więc musimy biuro dopiero podłączyć, komputer cały biurowy i cały biurowy sprzęt, więc będzie wtedy wszystko przebiegało sprawniej, natomiast teraz jestem skazana na laptopa, który nie zawsze chętnie współpracuje i dzisiaj, tak jak mówię, czekałam od 7 do 7.15, aż łaskawie się uruchomi i zacznie jako tako działać. Ale myślę, że live przebiegł bez zakłóceń, więc super. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Ja biegnę do koni i biegnę ogarnąć tam wszystko. No i widzimy się w poniedziałek na kolejnym live Inspiracja, Edukacja tutaj na fanpage'u. Przez weekend odpoczywajcie, przez weekend bądźcie ze swoimi końmi, nie tylko treningowo, ale też tak w międzyczasie, żeby się zaprzyjaźnić i poznać przede wszystkim wzajemnie. No właśnie, miłego weekendu, pięknej pogody i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć!